Mam mówić o grypie, o doświadczeniach i rekomendacjach. Ja uważam, że tego nie da się oddzielić od ogólnej sytuacji wywołanej przez pandemię, dlatego można powiedzieć, że w podtytule powiem Państwu o tym, czego nauczył nas COVID, bo w pewnym sensie dużo nas nauczyło o grypie, chociaż jest to choroba wywołana przez inny czynnik etiologiczny. Ja w tej krótkiej, bo nie zamierzam Państwa cierpliwością nadużywać, prezentacji chcę powiedzieć o tym, że grypa jest trudna do przewidzenia w sensie epidemicznym. Natomiast wiadomo, komu zagraża. Grypa zawsze zagraża najsłabszym. Najmłodszym, najstarszym, przewlekle chorym, no i pechowcom. Bo może nasza wiedza po prostu nie pozwala zidentyfikować, kto na grypę będzie ciężko chorował, a takie przypadki ciężkich zapaleń mięśnia sercowego, sporadyczne, bo może nie często, ale jednak widujemy co roku. No i wreszcie powiem parę słów o tych szczepieniach donosowych, które moim zdaniem stanowią szansę na przełom w szczepieniach dzieci. Podobnie jak dokonały takiego przełomu w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie są stosowane powszechnie. Proszę Państwa, chorobotwórczość grypy, ja to przypominam od zawsze, to jest co innego niż zaraźliwość. Dlatego w tym sensie, że zakażenie trzeba oddzielić od jego następstw. Ten wykres na środku, ten największy, przedstawia, kto się grypą zaraża. I zobaczcie Państwo, że głównie dzieci. To jest zarażenie, no ale oczywiście podobnie jak w COVID-zie, doskonale wiecie Państwo, że zarażenie to jedno, a jeden choruje ciężko, a drugi przechodzi to zupełnie bezobjawowo bądź bardzo, bardzo łagodnie. I następstwa są przedstawione graficznie po prawej stronie tego slajdu. Macie Państwo na samej górze, kto choruje taką książkową grypę. I widać, że dzieci szkolne. W każdym wieku można mieć książkową grypę, w sensie kaszel, gorączkę, nagłe bóle stawowo-mięśniowe, złe samopoczucie. Grypa jest chorobą zazwyczaj obłożną, człowiek musi leżeć w łóżku. Tak chorują dzieci szkolne najczęściej. Kto trafia do szpitala, to znacznie istotniejsze z punktu widzenia zdrowia i systemu opieki zdrowotnej. I tu widać, że do szpitala można trafić w każdym wieku, ale najczęściej trafiają dzieci w pierwszych 5 latach życia i osoby starsze po 65 roku życia umownie. Nawet można powiedzieć, że słupki u dzieci, przynajmniej w tym badaniu amerykańskim, były nieco wyższe. No i wreszcie kto umiera? Umierają głównie osoby starsze. Ale pamiętajmy o tym, że tak było i będzie, że wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka zgonu, bo po prostu ludzie generalnie kiedyś umierają. Natomiast gdybyśmy przeliczyli to na utracone lata życia, to te słupki by się wyrównały, bo grypa zabiera znacznie więcej przyszłych lat życia, jak umrze dziecko, niż jak umrze osoba starsza, która już ma te 80 parę lat. Oczywiście nie umniejsza to istoty problemu. No tutaj zaznaczam właśnie te rzeczy. Proszę Państwa, te choroby wszystkie przenoszą się drogą kropelkową, znaczy wszystkie, w sensie te obie, o których mówimy dzisiaj, czyli COVID i grypa. Trudno uniknąć, bo człowiek służy za taki nebulizator, prawda, przenośny i na 1,5 metra może mniej więcej porazić w czasie kaszlu, kichania, a nawet śpiewania. Nie trzeba nawet być bardzo chorym. I ten slajd ma ilustrować, że dzieci głównie chorują, najczęściej się zarażają, prawda? Natomiast tą ofiarą śmiertelną padają najstarsi. To jest taki efekt domina, bo zazwyczaj chorują całe rodziny. I to my widzimy podobnie w COVID-zie jak w grypie, że dziecko, jeśli chodzi o grypę, najczęściej dziecko ze szkoły, z przedszkola przynosi zakażenie, a potem chorują wszyscy domownicy. Także można powiedzieć, że z tego najczęstszego zakażenia u dzieci efektem są później zgony i ciężkie choroby wśród osób schorowanych, czyli tych najstarszych. Jeżeli chodzi o ciężkość, to tu jest wyjątek, dlatego że my nie mamy wątpliwości, że COVID jest chorobą cięższą niż grypa, przynajmniej dla osób dorosłych i osób starszych. Do tego nie ma wątpliwości. Ale ta reguła nie potwierdza się dla dzieci. Proszę zobaczyć, to co przedstawiam, to są dane z jednego amerykańskiego szpitala. Jak Państwo wiecie, Stany Zjednoczone dzielą się na 50 stanów, ale Waszyngton, czyli stolica Stanów Zjednoczonych, jest na wydzielonym miejscu, zwanym dystryktem Columbia, że po prostu żaden stan nie miał nad nim jakiegoś wpływu. I w tym dystrykcie Columbia jest jeden szpital pediatryczny, co pozwala zebrać dane z całego tego terenu, jego funkcjonowania. I proszę zobaczyć, w ubiegłym sezonie, mieliśmy mówić o doświadczeniach, dzieci, które trafiły do szpitala, bo wymagały tego szpitala, z powodu COVID-u to było 300, powiedzmy kilkanaście, a z powodu grypy było 1400. To już daje obraz, że grypa znacznie częściej dzieci do szpitala prowadzi niż COVID. Jeżeli chodzi o ciężkość hospitalizacji, proszę Państwa, to zobaczcie.
odsetek dzieci, które wymagały powiedzmy wentylacji, czyli znaczy przez co rozumiem respiratora, to było w przypadku COVID-u 3%, w przypadku grypy 2%. Powiedzmy, jeśli chodzi o długość pobytu, no to w COVID-zie rzeczywiście troszeczkę dłużej, tu 8 dni, tutaj 6, a to nie są jakieś różnice bardzo istotne, zwłaszcza, że przy małych liczbach duży wpływ ma po prostu przypadek. No i wreszcie najbardziej tragiczny finał. Proszę zobaczyć, na COVID żadne dziecko nie zmarło, a na grypę 2. Także oczywiście to jest tylko dużo, to jest jeden szpital, to jest jeden teren, więc duża w tym znaczeniu ma lokalna epidemiologia chorób i pewnie w innym terenie może nie dokładnie tak samo by wyszło, ale pokazuję te dane po to, żeby uświadomić Państwu, że dla dzieci grypa jest równie groźna jak COVID, a może nawet groźniejsza, zwłaszcza, że jak wspomniałem, to są dane dotyczące hospitalizacji. Tutaj jednoznacznie w COVID-zie widać, że najważniejszym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu, bo hospitalizacja świadczy o tym ciężkim przebiegu, jest po prostu wiek. I teraz grypa. Czy grypa zniknęła? Czy COVID wyparł nam grypę? Albo może inaczej, czy te działania przeciwepidemiczne, dystansowanie, zamknięte szkoły, maseczki, czy te działania, które pierwotnie były nakierowane na ograniczenie pandemii, przy okazji nie zlikwidowały grypy? No nie. Oczywiście tej grypy było znacznie mniej, bo prawie 60% mniej, a to nawet nadal liczba podejrzeń i przypadków grypy przekraczała milion. Do szpitala trafiło 3000 osób, może nie kilkanaście tysięcy jak dawniej, ale 3000 to jest nadal dużo. Oficjalnie nie było zgonów, ale ja nie bardzo w to wierzę, bo to jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, choroby dzieci, to zobaczcie, to są setki tysięcy. U dzieci do 4 roku życia ponad 500 tysięcy zachorowań, podejrzeń, zachorowań na grypę. U dzieci od 5 do 14 roku życia ponad 300 tysięcy. To są liczby bardzo duże. Zwrócę też Państwa uwagę, że gdyby ta epidemia grypy trwała odrobinę dłużej, to te liczby mogłyby być takie jak w poprzednich sezonach. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to wynika z rozwoju logarytmicznego epidemii. Proszę Państwa, my ludzie jakoś tak intuicyjnie tego nie ogarniamy, bo nam się wydaje, że wzrost jest liniowy i to rozumiemy. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Natomiast wzrost logarytmiczny zaskakuje nas powolnością rozwoju na początku, a potem gwałtownym przyspieszeniem. Proszę Państwa, żeby to uświadomić, to taką reakcję łańcuchową, bo to chyba najlepsze określenie. Ja pozwoliłem sobie przytoczyć przykład ze szkoły średniej, który dotyczył procentu właśnie takiego rozwoju logarytmicznego. Proszę Państwa, zapytam wprost, czy wolelibyście tak teoretycznie, bo niestety sponsora nam brakuje, dostać 1 000 000 złotych, czy 1 grosz podwajany przez miesiąc? Mówimy o 1 groszu, ale podwajanym przez 30 dni, czyli 2 grosze, 4 grosze i tak dalej. Więc proszę Państwa, kto głosuje za milionem, to proszę bardzo, a kto za 1 groszem podwajanym, to sobie niech sobie zapamięta odpowiedź, a ja udzielę jej tutaj zaraz. Proszę zobaczyć, 2 grosze podwajane, bo pierwszego dnia 1 grosz, drugiego dnia 2 grosze podwajane przez 30, to wychodzi nam 10 700 000. I proszę zobaczyć, poprzedniego dnia było 5 milionów, poprzedniego dnia 2,5, poprzedniego dnia 1,5. Po co to mówię? Właśnie w ten sposób rozwija się epidemia, także gdyby troszeczkę dłużej trwała, to proszę zobaczyć, jak o wiele więcej byłoby tych przypadków, w tym wypadku grypy. I to jest ten nazywany tak obrazowo efekt kuli śnieżnej. I proszę Państwa, co nas nauczyło? Nauczyła pandemia koronawirusa. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym wnioskiem, że dystansowanie działa, bez dyskusji. Ale epidemię można opanować tylko przez powszechne szczepienia, dlatego że no nie można się w nieskończoność dystansować. Proszę Państwa, co jeszcze COVID pokazał? COVID pokazał, że złagodzenie choroby, dla nas bagatelizowane, to co Pan Tomasz już powiedział i Pani Profesor przede mną, że ludzie mówią, że szczepiłem się na grypę i zachorowałem. No i bardzo dobrze, dlatego że celem szczepień jest głównie złagodzenie choroby, po to, żeby uniknąć zgonu, po to, żeby uniknąć hospitalizacji, bo cel taki, żeby w ogóle nie chorować, jest po prostu zbyt ambitny. I nie musimy go wcale, proszę Państwa, sobie stawiać. Ja podaję przykład COVID-u. Proszę zobaczyć,
No, to jest jeszcze z marca 2020 roku schemat i zobaczcie Państwo, do dzisiaj aktualny. 80% choruje na COVID łagodnie, te kilkanaście procent trafia do szpitala, 5% trafia na oddziały reanimacyjne i tam, tam są zgony. Mniej więcej połowa w Polsce, więcej, 2/3 tych osób z oddziałów intensywnej terapii umiera. A jednocześnie zobaczcie, 80% przechodzi COVID w miarę łagodnie, najwyżej poleży parę dni w domu, trudno. Także czy złagodzenie nie ma znaczenia? Czy zejście z tej czerwonej strefy w tą żółtą, albo z tej żółtej w zieloną, to nie ma znaczenia? To ma podstawowe znaczenie, dlatego że zadam równie oczywiste pytanie, czy wolałby ktoś z Państwa umrzeć na grypę, czy łagodnie przebyć COVID? No to chyba każdy zdroworozsądkowy człowiek wie, że liczy się efekt, a nie to, jaki akurat wirus, jak nazywamy wirusa, który to spowodował. I właśnie szczepienie przeciwko grypie pozwala nam zejść w tej piramidzie, dokładnie takiej samej, którą dla grypy można narysować, piętro niżej. Zamiast umrzeć, leżymy w szpitalu. Zamiast leżeć w szpitalu, leżymy sobie w domu. Ja osobiście wybieram swoje łóżko, a nie mówię o tym, że jak ktoś jest młody, w miarę zdrowy, to może w ogóle nie zachoruje. Skuteczność szczepień, jeżeli chodzi o ten najbardziej ambitny punkt końcowy, jest najniższa, ale jeśli chodzi o ochronę przed zgonem, najwyższa i o tym warto pamiętać. Oprócz tego szczepienie przeciwko grypie zmniejsza replikację wirusa, więc nie tylko łagodzi przebieg choroby, zmniejsza ryzyko rozwoju powikłań, ale zmniejsza zaraźliwość dla otoczenia. Czyli też innych chroni przed zarażeniem, które z konieczności się muszą opiekować takim pacjentem. Co jeszcze COVID nas nauczył? Czego dowiódł? Dowiódł, że można zaszczepić odsetek populacji nawet w Polsce. Pani profesor tu bardzo krytykowała Polaków w Szkocji i rzeczywiście jest to takie... No, jakby to powiedzieć, wyróżniamy się na tle pewnie innych imigrantów. Na pocieszenie powiem, że nasi bracia z Afryki, nie wiem jak teraz nazwać, żeby nikogo nie urazić, tudzież nasi bracia z Azji też się szczepią, z wyjątkiem tych bogatszych krajów, w znacznie mniejszym odsetku. Znaczy, co do Azjatów, to może niedokładnie powiedziałem, ale na pewno z Ameryki Południowej. Także my jesteśmy tak bliżej po prostu tych grup ludności pod względem widocznie podejścia do szczepień, ale proszę zobaczyć, da się, nawet w Polsce się da. Proszę zobaczyć, w Polsce w tej chwili większość populacji została zaszczepiona przeciwko COVID-owi, czyli dało się. Może nie wszyscy, ale takich procentów, takich odsetków życzyłbym naprawdę w najbardziej optymistycznej wersji szczepienia przeciwko grypie się nie zbliżyły do takich liczb, prawda? Można powiedzieć, że nawet średnią światową zaniżoną przez pewnie Afrykę i Azję pokonaliśmy, bo na świecie średnio zaszczepionych jest 30% populacji, w Polsce 50%. Tak jest z grypą. No z grypą jest, proszę Państwa, no, nie najlepiej. Zresztą myślę, że podobnie jak u imigrantów polskich w Szkocji. Proszę zobaczyć, te odsetki zaszczepień największe były w zeszłym roku. Wiadomo, pandemia również to miała wpływ i lęk przed objawami strony układu oddechowego i tak naprawdę trochę ludzie szczepili się metodą zastępczą, bo skoro nie było jeszcze wówczas szczepionki przeciwko COVID, no to chociaż szczepili się przeciwko grypie i osiągnięto 6%. Jak to się rozkłada wiekowo? No głównie najmądrzejsi są osoby starsze, także bez powodu tak długo nie żyją. Wyszczepialność wśród osób starszych sięgnęło 18%, to jest jak na polskie warunki rekord życiowy, rekord Polski. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, no to proszę Państwa, to szkoda mówić, to jest w porywach 2%, jak Państwo z tego wykresu widzicie. I ja mam nadzieję, że tą fatalną sytuację zmieni dostępność szczepionki żywej, atenuowanej, donosowej, dlatego że różne są bariery w szczepieniach. Są bariery organizacyjne, są bariery cenowe. Refundacja tutaj wychodzi naprzeciw tym problemom. Natomiast najważniejszą barierą jest moim zdaniem strach przed igłą. Ludzie sobie go nieraz racjonalizują, opowiadając, że tam szczepionka im nie działa, że im szkodzi, a tak naprawdę, do czego się często nie chcą przyznać, boją się, po prostu śmiertelnie boją się zastrzyku i dotyczy to nieraz bardzo poważnych ludzi, również tych wykształconych. A dzieci, że się boją igły, to jest całkowicie naturalne zjawisko. Szczepionka donosowa w zasadzie to nie jest żaden problem. A jeszcze do tego, poza tym bezbolesnym zupełnie podaniem, odporność, która
po szczepieniu szczepionką żywo atenowaną powstaje, naśladuje naturalną odporność. Także nie polega tylko na obecności przeciwciał w klasie IgG, ale również tych śluzówkowych, wydzielniczych przeciwciał w klasie IgA, jak również odporności typu komórkowej, która ma coraz większe znaczenie i właśnie jej obecność wpływa na ciężkość przebiegu ewentualnego zakażenia u osoby szczepionej. Jakie są rekomendacje? Proszę Państwa, tu się nic nie zmieniło. Rekomendacje WHO cały czas mówią, że do tych kluczowych zasad realizacji programu szczepień w czasie pandemii, która przecież trwa, należy jako priorytet realizowanie szczepień przeciwko pneumokokom i grypie sezonowej. Przeciwko pneumokokom jest łatwiej, bo to jest tylko jednorazowe, prawda, szczepienie w przypadku populacji dorosłej, w przypadku dzieci mamy szczepienia obowiązkowe, więc też problem się wydaje być rozwiązany. Natomiast przeciwko grypie to niestety problem wynika z tego konieczności corocznego podawania. Proszę Państwa, bez dyskusji wszystkie dzieci powinny być szczepione co roku przeciwko grypie. Jak Państwo wiecie, nasze towarzystwo, którego mam przyjemność być aktualnie prezesem, czyli Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, rekomenduje szczepienia wszystkich dzieci i nie ma tu żadnego problemu. Natomiast w Polsce, biorąc pod uwagę, co jest nie rekomendacją, a realnym działaniem, przez co rozumiem refundację, jak wiecie Państwo, szczepienia są zarejestrowane dla dzieci tylko między 2. a 5. rokiem życia. A jeżeli chodzi o szczepionkę podawaną w iniekcji, to są owszem, są bezpłatne dla kobiet ciężarnych. To jest wielki sukces, uważam. Aczkolwiek odsetek szczepionych ciężarnych, podejrzewam, jest niższy niż szczepionych dzieci. Takich danych nam brakuje. Może dzięki refundacji będzie można to sprawdzić. No i dla osób z grup ryzyka zaburzeń odporności, prawda, od 18 roku wzwyż. Proszę Państwa, czego nas ten COVID o grypie jeszcze nauczył? Ano tego, że choroby zakaźne, w tym grypa, głównie dotykają najsłabszych. Tak wspomniałem, najmłodszych, najstarszych i przewlekle chorych. O tym, że ta epidemia może się rozwijać w sposób bardzo gwałtowny, właśnie tak podstępnie na początku, a potem gwałtownie przyspieszając. Podkreślam, że i to trzeba dotrzeć z tą informacją do ludzi, że złagodzenie choroby jest równie ważne jak i uniknięcie, dlatego że zupełnie czym innym jest choroba w domowych pieleszach, a czym innym jest pobyt na oddziałach intensywnej terapii, który jest bardzo niewygodny i sam w sobie wiąże się z dużym ryzykiem chociażby zakażenia szpitalnego. Pamiętajmy, że zakażenia dróg oddechowych, przede wszystkim chodzi mi o COVID i o grypę. Oczywiście można ograniczyć przez dystansowanie społeczne, przez maseczki i tak dalej, ale opanowanie wymaga powszechnych szczepień. No i wreszcie COVID dowiódł, że przy zaangażowaniu można uzyskać znaczny odsetek zaszczepionych. To nie jest niemożliwe, żeby zwiększyć odsetek zaszczepionych dzieci i to Państwo sami swoją pracą pokazujecie. Co możemy zrobić? Ja sobie tak starałem przemyśleć, co mogłoby zlikwidować te bariery, które hamują szczepienia. W przypadku na przykład szczepień dzieci, gdzie, jak powiedziałem, ból, który moim zdaniem, czy strach przed bólem, lepiej może to nazywając, był główną przeszkodą w szczepieniach przeciwko grypie. Co możemy zrobić jeszcze? Po pierwsze, sprawić, żeby szczepienia były dogodne dla pacjentów. Ja przez to rozumiem godziny pracy przychodni i to, żeby te szczepionki były zawsze dostępne. Po co one mają, żeby nie trzeba było tych pacjentów, no niestety system refundacji trochę temu przeszkadza, no ale żeby zrobić co można, żeby każdą wizytę w zasadzie pacjenta, jeśli do tego szczepienia się nadaje, do takiego szczepienia można było użyć. Żeby przekazywać pacjentom informację, że szczepienie przeciwko grypie jest ważne dla całej rodziny, dlatego że takie dziecko potencjalnie wszystkich domowników jest w stanie zarazić. I wreszcie zmotywować personel, żeby personelowi przychodni, może przez współzawodnictwo, leżały na sercu szczepienia dzieci przeciwko grypie. Proszę Państwa, kończąc, chciałbym podzielić się takim osobistą refleksją. Ja, proszę Państwa, też czasem mam gorsze dni, myślę, że jak wszyscy, chociaż no, nie można generalizować. I swego czasu przywalony stertą papierów, zadawałem sobie w myślach pytanie, co ja robię pożytecznego dla tych pacjentów, bo te papiery to mam wrażenie, że specjalnie pożyteczne nie są. I proszę Państwa, i doszedłem do wniosku, że jedyną pożyteczną rzeczą, jaką robię, to moje zaangażowanie w szczepienia przeciwko grypie.
Także, proszę Państwa, mówię to po to, że witam w klubie, bo Państwo też robicie coś pożytecznego. Gdybyście mieli podobne pesymistyczne myśli w czasie, powiedzmy, tej przerabiania góry niepotrzebnych papierów, to pomyślcie sobie Państwo, że chociaż jedna rzecz jest pożyteczna. Dziękuję bardzo.